Proszę powiedzieć, jak często należy chodzić do ginekologa, by czuć się bezpiecznie? No myślę, że takie wizyty, jeżeli nic się nie dzieje, oczywiście raz w roku są wystarczające. Taka rutynowa, coroczna cytologia, badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne. W przypadku, gdy pacjentka odczuwa jakieś dolegliwości, no powinna zgłosić się częściej, na przykład w przypadku odczucia świądu, pieczenia czy upławów, no to wiadomo, że należy się zgłosić w miarę możliwości dosyć szybko, zwłaszcza, że objawy są dosyć dokuczliwe. Proszę powiedzieć, teraz na rynku są dostępne szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, przeciwko wirusowi wywołującemu tę chorobę. Czy warto polecić tę szczepionkę matkom i młodym dziewczynom? Wiadomo, tutaj barierą jest cena, ale czy zdrowie nie jest cenniejsze w tym wypadku? Myślę, że tak. Oczywiście o tych szczepionkach powinno się mówić wcześniej. Dzisiaj już o tym mówią też pediatrzy. Najrekomendowane jest szczepienie dziewcząt przed inicjacją seksualną. Wtedy ta immunologia co do zniwelowania wirusa jest największa. I proszę powiedzieć, czyli jak małe dziewczynki mogą już się zaszczepić? Według rekomendacji mówi się o 13-letnich dziewczynkach. W tym okresie się powinno podać pierwszą szczepionkę. Jeżeli nie mamy szczepionki, to w jaki sposób ochronić się przed wirusem? Co tutaj może być takim zabezpieczeniem, no, najprostszym i najtańszym? No w przypadku, jeżeli już dochodzi do inicjacji seksualnej, no to oczywiście prezerwatywa, która no oprócz jakby infekcji tej wirusowej zabezpiecza nas, wirusowej mówimy o HPV w ryzyku raka szyjki, zabezpiecza nas również przed innymi wirusami. Mam na myśli wirus HIV, wirus zapalenia wątroby typu B, typu C i inne choroby przenoszone drogą płciową. Czy mówi się, że to jest obowiązek mężczyzny, aby miał prezerwatywę w portfelu, ale wiadomo, jak to bywa, chyba lepiej sama dziewczyna powinna myśleć. Myślę, że para powinna o tym myśleć, że młodzi ludzie decydując się na współżycie powinni być odpowiedzialni i razem o tym powinni pomyśleć. Jeżeli mamy wakacje i mówiliśmy o tym, że właśnie wtedy często dochodzi do inicjacji seksualnych, mówiliśmy o tym, że należy jakby przed pójść do lekarza, spytać o radę, spytać o jakąś formę antykoncepcji. Proszę powiedzieć, czy nie wiem, po takich ryzykownych kontaktach takie badanie po wakacjach jest konieczne? Czy na przykład dziewczyna może nie wiedzieć, że jest w ciąży, bo na przykład z powodu antykoncepcji ma jakieś plamienia, nie jest w stanie się zorientować, czy to jest miesiączka, czy już ciąża? No, należy się zbadać, bo przede wszystkim nie zawsze jest tak, że w wyniku ciąży dochodzi do zatrzymania miesiączek. Czasem kobiety w trakcie ciąży jeszcze plamią bądź krwawią, czasem w terminie spodziewanej miesiączki, więc tu jakby należało zbadać się pod tym kątem. A dodatkowo można by pomyśleć o badaniach wirusologicznych ewentualnie po jakichś niebezpiecznych zachowaniach w czasie wakacji, czyli właśnie te wszystkie wirusowe zapalenia wątroby typu BC, HIV, odczyny kiłowe itd. I rzeczywiście korzystają z tego? Czy ta świadomość już jest taka duża? Świadomość na szczęście jest coraz większa i to coraz więcej dziewcząt czy też młodych kobiet zgłasza się właśnie celem oznaczenia tych badań, tych wyników. Wokół antykoncepcji narosło bardzo wiele mitów. Jest ona często u nas problemem politycznym, jeżeli nie chcę powiedzieć, że religijnym. Prawda? Proszę powiedzieć, jak dziewczyny, jakby one wybierają metody, jakie dla nich uznają za najbardziej skuteczne, najlepsze. Nie chodzi o to, co jest modne, ale jak ta praktyka wygląda codzienna? Myślę, że obecnie najbardziej jeszcze w Polsce taką popularną formą są jednak tabletki. One są, już ta cena też jest, pozwala coraz większej ilości młodych dziewczyn, żeby młode dziewczyny brały te tabletki, ale również są inne formy. Są krążki wewnątrzmaciczne i wkładka jest taką nową metodą rekomendowaną obecnie dla młodych dziewczyn. I bez problemu mogą z niej korzystać. Jak rozumiem, nie ma żadnych skutków jakby ubocznych czy niebezpieczeń związanych z wkładką. To znaczy, no nie ma leku bez działań niepożądanych i to nawet jak się przeczyta ulotka zwykłej aspiryny, coś tam znajdziemy, więc można się liczyć, że te działania niepożądane mogą wystąpić. Jednak one są w tak niskim odsetku przypadków, że myślę, że jakby właściwie dobrana antykoncepcja dla pacjentki jest w stanie zapobiec powikłaniom, prawda? Proszę powiedzieć, jakie badania, czy w ogóle wykonujesz jakieś badania przed przepisaniem środków jakichś antykoncepcyjnych? Czy państwo, czy zlecacie, nie wiem, badania poziomu hormonów?
hormonów? No nie wiem, jakie trzeba wykonać badania? To zależy od pacjentki, bo jeżeli pacjentka ma problem chorobowy, to jest rekomendowane, żeby zlecane dodatkowe badanie, żeby wyeliminować dany problem. A jeżeli tego problemu nie ma, to nie ma takiego obowiązku, żeby zlecać badania hormonalne. Czyli to właśnie na własną, jeżeli jest świadoma, jeżeli chce to zrobić, czy jeżeli Państwo zauważycie, że powinna zrobić takie badania, tak? Czyli że jakieś ma problemy w wywiadzie medycznym chorobowym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.